Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj chcemy zaprezentować kolegom gołębie pochodzące z hodowli Reinharda i Innymil. To są gołębie, które już na aukcjach mieliśmy, natomiast w tym roku hodowca ten gościł u nas na wystawie w Gdańsku, tak Sebastian? Tak. Tam go poznałeś i tutaj on pozostawił na sprzedaż kilka gołębi ze swojej hodowli u kolegi Sebastiana Ostolnickiego. Sebastian tutaj ma przed sobą rodowody tych gołębi. Ja mówię, my już mieliśmy na aukcjach też. O, zobaczmy, tu są te rodowody, a coś więcej o nich, jak one są w budowie, jak wyglądają, to możemy tutaj się dowiedzieć już bezpośrednio od Sebastiana. Tu jest tych ile? 5 sztuk, tak? Tak, tak. 5 sztuk takich mamy. No i Sebastian już je jakiś czas ogląda, maca, że tak powiem, to nam powie, jak one tutaj się, nie powiem, spisują, bo tego nie wiem jeszcze, ale już wcześniej one były w Polsce, także hodowcy je znają. Natomiast teraz tutaj Sebastian zaprezentuje te 5 gołębi, które mamy z tej hodowli. Proszę bardzo. Znaczy, jak Krzysztof mówił, byłem w tym roku, również stoisko swoje miałem na wystawie tutaj okręgowej i na targach, które odbywały się w Gdańsku. I tak, tutaj kolega Krzysztof mówi, poznałem tam Reinharda Mula, Tadeusza Kleina, który jest u niego jakby menedżerem, czy tutaj tłumaczem. I tutaj chcę zaistnieć też na Krzysztofa giełdzie i postanowił tutaj 5 gołębi w tej chwili przeznaczyć na sprzedaż. I to może będę wyciągał po kolei. No, wyciągnij gołębia, ja tak powiem, bo to były, tutaj widzimy, jakby, mamy gołębie z Marcela Wotersa. Tak, w tej chwili teraz, ale też czyste Garbiego van den Abele, bo to z tego co pamiętam, z Rudego, z Jasona, więc dobrze. Będziemy tutaj mówić. Jaki numer gołębia masz teraz, gołębi? Powiedz? DV. Końcówkę chociaż. 203. Mamy gołębia 203. Reinhard und Innymil mają początek numerów teraz 89-21. Bo to jest 203 i widzimy, to jest Heremans van Dijk i właśnie z kolei gołąb z van Dijka, oryginał od Dirka i Luisa van Dijk. Po oryginałach. Po oryginalny gołąb na belgijskiej obrączce z 15 roku roczny. A matka, ojcem tego gołębia. I to jest syn, powiedzmy o tym ojcu jeszcze, to jest syn Olimpika. Olympic Nils. Tak. Leo Heremans DiCaprio tu jest w rodowodzie ze strony ojca. No tutaj zobaczmy. Sven. Tutaj jak się nazywa, Reinhard bardzo szczegółowo opisuje te i z drugiej strony tak jest też, tu jest DiCaprio z jednej i z drugiej strony. W sumie po tym 005, czyli Olympic Nils. Dlatego gołębia, to są, widzę, imbret jest na tego Olympic Nils. Matka i ojciec z tych gołębi mają tylko innych dziadków, babcie, przepraszam. Inne babcie mają. Nie? Czyli tak. To jest typowy imbret. Bardzo, gołąb bardzo ładnie leży w ręku. To będzie samczyk, nawet się wyślizguje, jak widać. Samczyk, samiczka. Trudno powiedzieć, jest to bardzo późny gołąb. To są wszystko bardzo późne gołębie. Nie? Tak, ten praktycznie chyba nie ma ani jednej lotki zrzucone, ale już jest bokiem taki tak jeszcze Sebastian dosyć masywny. Samczyk będzie raczej. Zobaczymy to. Sebastian z lotki też wąziutkie. Także. I co ciekawe, nie jest aż taka wygórowana cena za te gołębie, bo wyjściowa cena ile będzie, Sebastian? No 440 zł. Czyli około 100 euro. Tak, to jest tak cena akurat, myślę, że także nie za wysoka. Naprawdę jak dobrze. Na późnego gołębia to jest taki dobrze zbudowany gołąb. Dobra, pokażmy następnego ptaka. Tutaj się proszę nie zdziwić, bo obrączki z tego co pamiętam, też zbierane, bo to, o tak. Też. To jest gołąb na pewno z Gaby van den Abele. Bardzo późny. Jaki numer ma? Numer obrączki 650. 650, to jest tu, co ja mam w ręku, o tutaj. To jest, syn Rudy. Syn Rudego. Syn Rudego. Ojcem jest, a matką jest córka Jasona. Jason. Czyli widzimy. Ojciec bardzo jest dobre 13 pochodzenie. Roku gołąb, ale matka później, również. Tak, bardzo późno. Na razie w lęgi nie pójdzie, trzeba będzie długo poczekać, aż. No samiczka, myślę, że raczej 100% samiczka, nie? No pokażmy go tak bokiem jeszcze, skrzydełko i widzimy. Pochodzenie stąd naprawdę też jakby ciekawe. To jest też, można powiedzieć, imbret. Czysty, bo to jest Blixem. Czysty van den Abele, 100%. Teraz będziesz, jaki numer miał gołębia, pokaż. 217. To ten właśnie akurat rodowód, tutaj mamy go. To jest go z kolei gołąb po Dirk de Ber jest oryginała od Dirka de Bera, z gołębia de Gus. Syna Gus, syn Gusa. No i też jest z dwóch stron ten gołąb de Gus, czyli widać, że późne gołębie przynajmniej w tej hodowli to są typowo gołębie zimbredowane.
najczęściej hodowcy poszukują. Czy pożytku no ten akurat, nie akurat ten jest dosyć widać, ma tylko 5 lotek do zrzutu. Czyli ten jeszcze nie jest aż taki, ale też. W budowie jak są? Ślizgują się pełne, takie są krótkie przedramię, co więcej mogę powiedzieć. Nie? Leżą. Widać, że każdego, który łapie, każdy jest praktycznie z innej rasy tych gołębi, czy z inne pochodzenie, widać, że też różnią się. Tutaj był Reinhard Mill, był bardzo zadowolony z wystawy, te gołębie się cieszyły dużą popularnością i te, co ciekawe, te droższe zostały wszystkie sprzedane. Tutaj też został 209, o to jest z kolei gołąb Marcel Wouters, szczególnie Extreme, w Niemczech znane. Ekstrem gołąb i jeszcze powinien być, gdzie tu był taki? Love. Marcela Woltersa, taki biały mieliśmy, o tu jest nie, Leo też gołąb Leo Helemansa, nie? A tu jest z Extreme. To był gołąb znany, bardzo znany lotnik. No to widzimy też Leo Helemans. Lotnik, ale też i rozpodowiec. Coś też z elektro pochodzi tu, hok. Ja zwykle mnie wykłanie tutaj. Czyli to jest gołąb po numerze. Ten ma znowu numer 17, proszę chwilę, 1764, końcówka 209. I to jest 100% Marcel 209? 217. 209. 209. To jest właśnie ten gołąb. I zobaczmy tutaj, też ma inny numer oddziału 01764, dlatego też ma. To jest, ten, widać, o antenę z wączkami. Żadnej lotki nie ma zrzucone, nie? To sam wszystko będzie co. No, zobaczymy. Może być tutaj też samiczka, no trudno ocenić te później. Dlatego będziemy płeć opisywać jako gołębie młode, a hodowcy już sobie sami później ci, którzy nagle będą mogli ocenić, co to są za gołębie. 364. 364 to jest akurat, to szło ostatni gołąb z tych 5 gołębi, to też widzimy czysty Vandenabele, co z Nubliksema, to jest syn, przepraszam, syn Nubliksema ojcem jest, a matką jest córka Rudego. No. Wiadomo, te gołębie Vandenabele to takie. Są teraz... Takie kaczki, te głowy, takie mniejsze i podobno są, o ten widać, tylko ma jedną lotkę. Zrzucono. Także trudno nawet te późne gołębie ocenić, ale jeżeli chodzi o wychowanie i tak dalej, to mogę powiedzieć, że są super wychowane. To będzie super. Co? Samiczka, samczyk? Nie wiadomo. Trudno ocenić te gołębie z gaby Vandenabele, to i samczyk może być, chociaż budowę, wiązanie ma... Czyli widzimy. Syn Nubliksema i córka Rudego. Tego Nubliksema to widzieliśmy osobiście, także tutaj właśnie koledzy byli na targach i nie każdy przecież jeździ na te targi, czy będzie na wystawie ogólnopolskiej, bo też tam będą mieli stoisko. Z tego, także co tego oni kiedy będą w także kiedy... ci, co nie będą na wystawie, to będą mieli możliwość kupienia sobie coś z tych gołębi od nich. Kiedy te gołębie będziemy wstawiać, żeby się kończyła? Przed targami jeszcze? Tak, tak. Przed targami się skończy. Myślę, że jutro. Dzisiaj będą zdjęcia. Przed targami się skończy aukcja, także będzie można te gołębie, jak ktoś nie będzie mógł, nie chciał pocztą odbierać, to będzie mógł sobie na targach na stoisku kolegi Sebastiana je odebrać. Także na razie dziękujemy i zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji.